Projekt polega na przeprowadzeniu zajęć edukacyjno-aktywizujących, mających na celu kształtowanie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami oraz prawidłowego wykorzystania ich w różnych dziedzinach życia przez osoby starsze. To trzecia edycja warsztatów, które mają przygotować zupełnie przypadkowo dobrane seniorów i osoby niepełnosprawne do półrocznego kursu komputerowego. W ramach realizacji projektu zaplanowano m.in. trzydniowe wyjazdowe warsztaty psychologiczne. Psycholog jest do tego potrzebny, aby zaktywizować społecznie i zawodowo osoby starsze, bo mamy też osoby, które jeszcze pracują. Do tego również jest potrzebny, aby zachęcić osoby do wyjścia z domu, do podjęcia jakiejś aktywności społecznej, do zapoznania się z sobą. Uczestnicy będą z sobą spędzać wiele czasu podczas zajęć, dlatego chcemy, żeby zaprzyjaźnili się, zawarli nowe znajomości. Chcemy też nauczyć ich budowania takiej sieci wsparcia społecznego. Uważam, że ten komputer w domu byłby mi potrzebny, bo i bankowość, którą można sobie załatwić w nocy, o północy i naprawdę za darmo. Można rozwijać swoje pasje. Mnie pasjonuje na przykład koronczarstwo. Wiele wzorów jest w internecie, można sobie je ściągnąć. Można podpatrzyć rozmaite techniki wykonywania tych koronek. Teraz bardzo dużo wiadomości, jak również możliwość komunikowania się czy za granicą z rodziną, czy powiedzmy ze znajomymi, którzy powiedzmy mieszkają w innych mieście, czy z wnuczkami, którzy studiują powiedzmy za pomocą Skype'u. No jest dużo możliwości. Warsztaty komputerowe rozpoczną się 1 lipca i będą trwać do końca października. Ich uczestnicy będą szkolić się w obsłudze komputera 2 razy w tygodniu po 4 godziny. Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2014-2020.